Let's remix it. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, ucieczka z więzienia, policja, czyli trzecia część przygotowań do napadu na więzienie. Musimy odbić Raszkowskiego. Ale tymczasem musimy załatwić sobie radiowóz policyjny, chyba, albo coś zrobić w samym budynku policji. Dobra, mogę być ekipą posterunkową, czemu nie? Tak, gotowy, oczywiście, że gotowy. Jedziemy. Będziemy się znowu podszywać pod policjanta, już to kiedyś robiłem. Po prostu nie można zrobić gimeli. I będzie dobrze. No dobra, rozumiem, że ktoś jeszcze nie jest gotowy, tak? No jeszcze ARNI 1916, czyli Arnie po prostu. Arnie się jak zwykle głuzdrze. Ale dobra, jesteśmy już w komplecie. Dwóch policjantów i dwóch złodziei. A tak naprawdę czterech złodziei, bo to jest dobra podpucha po prostu. Dobra, i tym razem naprawdę serio usiądę z chęcią na fotelu pasażera. Bo jeszcze odpalony papieru z moich dłoniach i troszeczkę ciężko się gra. No ale co począć? Dobra, jeżeli pozwolisz, dosiądę się. Dobra, dzwonisz po policjanta, rozumiem, tak? Bo potrzebujemy radiowozu. Moment, gdzie wyznaczyłaś waypoint? Jeżeli mogę wiedzieć, co to jest za miejsce? Czy tam po prostu wiesz, że tam będzie radiowóz jakiś? Nie, ale chyba chcesz zadzwonić po prostu po policjanta. Okej, dobra, ej, wybaczcie, serio, mam telefon teraz, to ja siebie wyciszę, bo jest to telefon ważny. Ach, dobra, już jestem, wybaczcie, to naprawdę był ważny telefon. Musiałem go po prostu odebrać, no ale już widzę, że udało nam się zgubić policję. No nie wiem, czy to zrobię tym szybkim, powiedzmy, cięciem, czy po prostu zobaczycie, jak zgubiliśmy tych policjantów, bo wjechaliśmy do tunelu, no ale... No w każdym razie, już jesteśmy, już mamy się udać na posterunek. Wyłączyłbym te koguty, bo za duży przypał troszeczkę. Nie sądzisz? A poza tym... Radiowóz nie ma przedniego lewego koła, no wzbudzamy delikatne podejrzenia, podejrzewam. Zajeżdżając tutaj w ten sposób. Ale dobra, teraz już spokojnie, już mam pada w dłoniach. Tak wiesz, nie potrąć nikogo barkiem. Można truchcikiem wbić, okej, ale ja bym jednak wolał wejść, tak wiesz, powolutku. W ten sposób. No przypominam, że my tu jesteśmy żywym koniem trojańskim. Jesteśmy tylko w przebraniu. No chyba, że jesteś Daria Tajniakiem. Ale dobra, bierz dokumenty. Dobra, jest z powrotem. Pozwól, że otworzę ci drzwi, jak dżentelmen. No ale patrzcie, jaki dżentelmen pootwiera wszystkie drzwi. Przed panią, która wygląda jak pan. Albo niekoniecznie, no właśnie, to jest to. Ale no właśnie dlatego... Rozum osób, które wpisują sobie nick żeński i biorą męskie postacie, no pozostaje poza moją komprehencją. No po prostu nie kumam tego. Ale z drugiej strony też jest jedna rzecz, którą rozumiem. Przynajmniej jeżeli chodzi o tworzenie postaci w grach typu MMO na przykład, że jeżeli masz z postacią spędzić 200 godzin i więcej, no to lepiej patrzeć na żeński tyłek, a nie męski. Choć z drugiej strony i tak zawsze biorę faceta, no bo kurde, z siebie zawsze, większa imersja. Trzeba się wkręcać w gry. Ja, okej, no to co, to pozostaje jedynie zabrać radiowóz pod most i go rozwalić. Spłonąć musi. Mamy jakieś bomby? Na pewno mamy, ale to raczej nie będzie potrzebne, bo jest w takim stanie, że parę strzałów wystarczy, żeby eksplodował sam z siebie. No tylko gdzie? A, tam pod mostem. Dobra, to już nawet wiem, w którym dokładnie miejscu. Koło Buddy Lestera, tak? Dobra. Pozwólcie, to już zgaszę papierosa, bo to już zaraz chyba wystartujemy z prawdziwym napadem i to będzie w dzisiejszym odcinku. Już nie ma opcji, żebym to aż tak bardzo rozciągnął, że teraz tuż po tym rozwaleniu radiowozu, że ja po prostu skończę ten odcinek. No nie ma opcji. Nie, nie, jeszcze raz nie. War is not the answer, but it sure is fun. Dobra, pozwól, że się oddalę. Ale kanisterek sobie wezmę, jest w gratisie przecież. Dobra, rozumiem, robisz już ślad z benzyny. Jeżeli pozwolisz, ją zaraz podpalę. Chyba, że robić większą kałużę po prostu dookoła. No ale tak też można przecież. Dobra, to ja gaszę tego szluga. No i teraz rozumiem. Dobra. No to jeżeli pozwolisz. Czyń honory. Dobra, ja poprawię tylko. Czemu nie? Żebym też miał swój jakiś wkład w ten interes. A może oddalmy się troszeczkę jeszcze? Ale z dachem, tak. No. Albo bez dachu właśnie. No odłamki z tej eksplozji mogą sięgnąć naszych głów. No, na szczęście. Oddaliliśmy się w porę. Dobra, dostarcz rozkład do pokoju planowania. Czyli to jest jedyna rzecz w tym przygotowaniu. Więc później wystartujemy z napadem. Mam nadzieję, że samego napadu nie będę musiał rozciągać w czasie. Zbytnio. Nie wiem, ale co się stało, że pasażer nie ma już władzy nad radiem? Zawsze tak było, że osoby siedzące z przodu mogły kręcić gałką od radia do woli. Wybierać stację, wchodzić sobie w paradę, a teraz no niestety nie. Nawet w takim zwiniętym po prostu z ulicy samochodzie nie mogę nic zrobić. Jedynie bawić się kamerą. Ale w sumie, czemu nie? W końcu kabriolet. A tak właściwie składak. Można dachczek też oczywiście rozłożyć. Więc może lepiej z tej perspektywy, no ale radio totalnie wyłączone, jak widzicie. Żadna stacja radiowa nie jest tam wyświetlana. Co to był za czerwony znacznik? Uuu, no nie. Nie mówcie, że jeszcze oni muszą policjantów zgubić albo coś w tym stylu. To było bardzo, a to bardzo niefortunne. A też swoją drogą całkiem przyzwoicie wygląda ten pojazd. Całkiem przyzwoicie. Muszę powiedzieć. Daria, no powstrzymaj się od takich komentarzy. Palcem. Spokojnie, to już jest naprawdę niedaleko. Teraz, no fajnie było, abyśmy nie skopali, a taki środkowy palec może sprawić, że ktoś zadzwoni po policję. W sumie my jesteśmy w stole jak policjantów, no to raczej nie zadzwoni po policję, bo policjant pokazał mu środkowy palec. Raczej się nie stanie, ale kto wie z drugiej strony. Ej, pięknie zaparkowane jak dla mnie, serio. No, ach, wiedziałem, że to zrobi, wiedziałem, no czułem to. Normalnie to czułem, ale nie żywię urazy. Dobra, jesteśmy w dwójkę, czy sam wbiłem? Sam, oczywiście sam będę musiał wpuścić Darię jeszcze. No, chyba załatwione, nawet bez wpuszczania kogokolwiek. Tak, jest, dobra. Wszystko zrobione, teraz pozostaje tylko zarobić. Możesz dostarczyć kaskę do punktu odbioru. Częstuj się. A jeżeli pozwolisz, ja usiądę sobie przy innym specyfiku. Ja no, nie wiem, co się ciągnie mnie do tego bongo. Po prostu tak w towarzystwie. Ja zawsze myślę, że to jest bębenek i zaraz jakieś dobre rytmy zapanują w tym mieszkaniu, bo radio też tu jest wyłączone, o dziwo. Ale widzę, preferujemy dwie różne szkoły odurzania się. Ty, Jack Daniels, ja... Marijuana. Ale kaszel jeszcze, czyli amator. Nie, dobra, ile mogę tego spalić, zanim coś będzie widać? Już jestem delikatnie zamroczony. Już wszystko nabiera kolorków powoli. Ej, nie wierzę, nawet bulgotanie charakterystyczne słychać. No, dbałość o szczegóły jest tutaj ogromna. Ale szczerze, coś mi się nie wydaje, żeby po zapaleniu jointa, czy nawet z takiego bongo, taki filtr wchodzi nam na oczy. Coś mi się nie wydaje. No dobra, no to może zapijmy to jeszcze alkoholem. Zbyt wielu graczy w pobliżu zajęcia. O, widzę, nie ma to dalej jak się upić w czyimś mieszkaniu. Pozwól, że pomogę. Czy już otrzeźwiałaś? A, teraz zamiana, tak? Nie wiedziałem, że to jest sztafeta. No dobra, to skoro ty bongo, to ja alkohol i zobaczymy. Czy można doprowadzić się do totalnego blackoutu? Czy film może się rzeczywiście urwać? No, nigdy połączenie. Takie połączenie nie jest dobre. Wypić więcej whisky. Tak tylko dużo jak się da. Bo oni też naprawdę mają problemy z dostarczeniem samochodu do punktu odbioru. To już powinno dawno temu być zrobione. Więc pijmy na umór. Póki im się nie uda. Świetny kaszel. Dobra, jeszcze jedna szklaneczka tylko, albo już w sumie nawet wiecie co, może lepiej nie. Przestańmy pić. Co to jeszcze można porobić? Dwie zupełnie strzaskane osoby w mieszkanku. Telewizja oczywiście, a ja żeby inaczej. Pozwól, że coś włączę. A nie, to dopiero z kanapy, bo przecież pilotem. Nie, telewizory w przyszłości nawet nie będą miały już guzików na samym telewizorze, trzeba będzie mieć pilota. Ale co, czyżby się udało wreszcie? No, tak jest, dobrze, przygotowanie zaliczone, więc... Ej, znowu wróciły stare praktyki. Brąz na moim koncie, no ale musiałem odebrać faktycznie pilny telefon, więc no, sorry, wybaczcie. No nie mogło być inaczej, po prostu. Jak ktoś stoi przez 2 minuty w jednym miejscu i się nie rusza i wstrzymuje całą drużynę, no to tak to się faktycznie musiało skończyć. Więc okej. Wskakujemy szybko do napadu. Mam nadzieję, że szybko. Wskakujemy do napadu. No, i tylko liczę na to, że tym razem, rzeczywiście, faktycznie, autentycznie uda się to za pierwszym razem. No i tak myślę sobie, że z racji tego, że chcę to zmieścić w tym jednym odcinku, że no ustawimy normalny poziom trudności, jednak nie trudny. No nie chcę się borykać z tym, że jedna śmierć wystarczy, żeby zadanie zostało skopane i będziemy musieli powtarzać od checkpointu. Po prostu się no nie kalkuluje, to nie jest racjonalne do końca. Nie w moim przypadku, kiedy czas na nagrywanie jest ograniczony. Nie, bo ktoś tam próbuje coś mówić. Ej, nie rozumiem języka. Też jakość jest kiepska tego dźwięku. No, mikrofon dołączony do zestawu PlayStation 4 plus pad. No kurczę, no nie może być jakoś super świetny. Dobra, jesteście gotowi na zarobienie wreszcie jakichś pieniędzy. No jeżeli tak, to jestem w stanie wam teraz zapewnić rozrywkę. Czyli kontynuujemy nasz napad. Nie, kurde, nie żaden Luxi. To ja mam być tutaj mastermindem. Dalej, wstawaj z tej kanapy. Rozumiem, że wszyscy są wewnątrz. Okej, dobra, tylko jeszcze faktycznie trzeba pójść do odpowiedniego pokoju. Na szczęście, tym razem H się wczytało. Dobra, spójrzmy na tablicę. Kurde, ta bryzna na prawym policzku robi się coraz większa z każdym kolejnym ujęciem. Co jest grane, Piechol? Super lamo, co jest swoim ryjem? No nie wiem, czy taka degradacja jest potrzebna. No Arnie niestety został zmutowany, bo puszczanie muzyki przez mikrofon do PlayStation no nie jest nigdy dobrym pomysłem. Dobra, zatwierdźmy ustawienia. A niech będzie otwarte i tak mamy wszystkich już. Grajmy, od razu. Hop siup, wskakujemy. Wydostańcie Raszkowskiego z Bolingbroke. Oddział naziemny wjedzie autobusem do środka, udając strażnika i więźnia. Saper zajmie się nadjeżdżającymi autobusami, a pilot zapewni transport lotniczy. Dobra, podzielmy się pulą. Po 25% każdy, tylko najpierw trzeba wpuścić rabusiów. No to właściwie jeden by się przydał aktor, który grałby więźnia. Nice, we're still in business. Very well done. All of you. Very, very non-incriminating. Yes, that's the word I'm looking for. Dobra, tylko teraz tak. Jaką rolę chcę pełnić ja w tym napadzie? No nie byłem jeszcze wewnątrz. W więzieniu jako więzień, ani jako strażnik, więc może ta rola. Tam pewnie troszeczkę więcej strzelania będzie. Before we remove Professor Raszkowski from his unwelcome stay in prison, we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case. Yes. Jak co jeszcze no? Przecież wszystko już zrobiłem, no ej no. Jak prawników jeszcze. I mean, I always say if you can't kill a couple lawyers to bend the law to your will, then who can you kill? Right? No widać, że jest z F.I.B. Troszeczkę więcej władzy w rękach i tak mu się pokiełbasiło we łbie. Ale popować, że miałem okazję zabijać. Nie jest to trudne zadanie. No dobra, to już jest ten moment, kiedy będę mógł wreszcie wybrać. Punkt czwarty, tak jest, dobra. W takim wypadku tak, 25% dla każdego. No nie powinno być źle, no nawet łatwy bym ustawił, ale nie. Bez przesady, ale kamizelkę oczywiście kupię. Też trochę naboi. Dobra, zatwierdźmy to wszystko. Już najpierw wciśnijmy graj, bo zaraz się mogą rozmyślić. Grupa w ratuszu, grupa w posiadłości. A, widzę, role zostały odgórnie przydzielone chyba. Dobra, trudno. No, niech będzie taki. Jam jest gotów, a jak z waszą gotowością? No wiedziałem, że Arnie nie będzie gotowy. Może do tego nie chcę wystartować, bo ustawiłem normalny poziom trudności, no ale on nie wie. Po prostu nie wie, że nie jestem pewien jego umiejętności. I zawsze, wiecznie ta czerwona kominiara, nie? Tam było push. Kurde, widzieliście? Tam było push napisane na wejściu. Czyli te drzwi kłamią. To trzeba było je pociągnąć, wychodząc z wnętrza. No dobra, udajmy się z Darią. A sorry, ja z tamtej strony muszę. Dość do drabiny w punkcie obserwacyjnym. No jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, więc kurczę, obawiam się, kochani, że sam napad, samiuszki dosłownie napad już będzie w następnym odcinku, a w tym jeszcze zrobimy to. No właśnie, ostatnia prosta. Dobra, zadanie prosto nakreślone, nie powinno być problemu. No to z tym będzie problem. Z koordynacją strzałów, kiedy nie mamy między komunikacji głosowej, no to może być problem. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Dobra, wbijaj pierwsza. Abyś była kobietą, to miałbym teraz przynajmniej dobry widok, a tak to Snake Eater. maska na pysk. Szkoda, że tak późno. Nie, moment, właśnie. Na tym punkcie obserwacyjnym znajduje się nasza miejscówka po prostu, gdzie będziemy jej później pruć ze snajperek do innych. Dobra, tam znajdujący się chyba na dole, tak? Ponieważ oskarżyciele dotrą. Dobra, ale wiecie co, może jednak zamiast snajperką tutaj wyborowym postrzelam sobie. Bo powiększenie jest takie w miarę. O cholera. Dobra, nie wiem kto go trafił, wiem kto go dobił. Jak? Jak? Moment, jak? A już, sorry, myślałem, że tam się znalazłaś na dole tak szybko. Dobra, dalej, Piechol. Pełen sprint, pełen sprint. Policjanci już tam się kręcą. No nie przeskakuj, tylko właś. A tak właściwie złaś. No nie! Kretyn, debil, idiota. Ale żyje. Dobra. Szybko, Daria, szybko, Już ci pomagam, już ci pomagam. No, strzelając w filar. Piękna pomoc, zaiste, Piechol. Naprawdę nieźle. No ale auto-aim. Wspomagane celowanie przydaje się w takich sytuacjach właśnie. Ale wyszedłem teraz. Chyba chcę zginąć. Chyba chcę autentycznie tu zginąć. Dobra, taktyczne wycofanie się. Taktyczna zmiana broni. Na jakąś, która lepiej strzela, bo ta coś kurczę niestety nie domagała zbytnio. Dobra, wypuściłaś się już po zeznanie. Dobra, gdzie jest twoje auto? A tutaj, dobra. Stój, już jestem. A, czyli rozumiem tak, pomóż dobyć zeznanie, ale najpierw ucieknij policji. Klasyk. No i to była dobra decyzja, żeby tutaj pojechać. Dobra, to helikopter jeszcze, jest nad naszymi głowami, ale tutaj będzie gdzieś odbicie do tuneli. W lewo chyba? Tutaj? No właśnie, o, dokładnie. No i pełen spokój, nawet już nie musisz wjeżdżać jakoś bardzo głębiej. Tutaj starczy. Ojcie, jednak lipa. Nie zaliczono! Grupa w posiadłości zawodzi. No i właśnie dlatego, kochani, dlatego właśnie ustawiłem normalny. Jeszcze raz, szybki restart. No, mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego zrobić faktycznie w następnym odcinku. Sam napad już na pewno, teraz już miejcie pewność, że sam napad w następnym odcinku będzie. No ale to jeszcze musi być tutaj po prostu. No ale ludzie, no nie każcie czekać na szybki restart. Szybko prawy spust i jedziemy z tym koksem. No tylko w którym miejscu zaczniemy? To jest moje pytanie. Czy my już będziemy na górze, czy znowu powtórna wspinaczka? Kurde, no wiedziałem, że będziemy musieli jeszcze wchodzić. No ale spoko, jakoś to przeżyję. No, mam nadzieję, że oni tam w posiadłości też będą mogli powiedzieć po wszystkim, że przeżyli to. To właśnie nie wiem, jak oni skopali. No nie było napisane, że zginęli. Też liczba żyć pozostała niezmienna. Cały czas mieliśmy jeden. Kurde, co jest grane? Jak to się mogło stać w ogóle? Popowi uciekł? Serio? No dobra, będziemy próbować do skutku. Przynajmniej tą część. Później ewentualnie już z samym napadem poczekam na kogoś innego. No dobra, punkt obserwacyjny. Okej. Teraz tylko poczekać ładnie, grzecznie, kulturalnie, ale z wyborowym. No, to oni pewnie, tutaj. Aha. Dobra, jak zaczną wysiadać, to wtedy zaczynamy kruć. O kurde. Ej, żyje. No well done, ale to jakby. Tylko. Ciśnij, no kurde, Piechol, czemu zawsze musisz zostawać z tyłu? Piechol, ty lamo. No ale, no, o, już myślałem, że spadnie. Na szczęście aż taki głupi to on nie jest, przynajmniej nie za drugim razem. Tutaj śmierć dobiega z krzaków. Bójcie się botaników i ogrodników. krzaków dobiegają strzały. Oj, dobra, widzę, przed sądem naprawdę zgromadziło się bardzo wielu policjantów. I wielkie dzięki teraz naprawdę za normalny poziom trudności. Normalnie już w tym momencie byłbym martwy. A tutaj tak jeden zdążył się zaczaić za moimi plecami. Skądś tam wziął, nie wiem. Wiem tylko tyle, że tamty jeszcze trzeba też zabić. Dobra, zrozumiałem. Najpierw ucieczka, później dostarczenie dokumentów. Dzięki Darii za otwarcie drzwi. Zrewanżujesz się za posterunek policji, jak ja ci takie drzwi otwierałem. No, kultura osobista działa w obie strony. Aaaa, mogłaś dokręcić kichwi. Albo coś innego, tylko teraz tak, podejrzewam, że w dalszym ciągu coś uderzy do tunelu, bo to jest cały czas dobry pomysł. Chyba najlepszy z możliwych. No, świetnie, teraz tylko my. Więc tutaj, autentycznie tu możesz się zatrzymać, nie trzeba jechać dalej. Dobra, muszę wyłączyć światełka, to będzie klimatycznie. Ja mam maskę, jestem od razu przystojniejszy. Ty masz ładną dosyć maskę, tę japońską, może coś. Nie, no dobra, bez przesady, nie będę ciebie zarywał, jak ty jesteś w trakcie napadu, no ale... Momentalnie wyjeżdżaj, jeszcze za wcześnie chyba. Ja bym się tak nie zbliżał, bo oni są właśnie koło wjazdu. No i właśnie to skręcili. Ale dobra. I teraz mam nadzieję, że... No nie uderzysz w nich, no kurde! I przerąbane! Ja mamy stąd wyjechać, nie wzbudzając podejrzeń, trzeba poczekać, aż oni łaskawie nawrócą. Ja bym jeszcze trochę wycofał, robiąc im więcej miejsca. Bo nie wiem, co on teraz próbuje zrobić przed nami. No ma chyba kryzys. Ma chyba autentyczny kryzys. No nieźle. A mijaj go. No teraz, no już lepiej, lepszej okazji nie będzie. Yeah. Dobra, ale chyba się udało, tak? Dobrze, no to ciśnij. Wszyscy na nas czekają teraz tylko. Wiesz co, przeskoczysz tutaj? Wyskoczysz? No skacz, pewnie. Ja, no ale musisz się rozpędzić, naprawdę. Serio? Ja mogliśmy po prostu spaść. A, no dobra, w sumie byśmy spadli tam na dół, dobra. Kumam, ale i tak ledwo co ci się to udało. No, ale interesujący sposób prowadzenia samochodu. Też wielki spoiler tutaj, w tym Zentorno. Czy on odrywa pojazd od ziemi, czy można tym polatać? Cholera wie, tak naprawdę. No nie podejrzewam niestety. No ale chyba, że na PC-cie jak coś zmodują, choć podobno... Mimo tego, że to jest PC i mody powinny być łatwiejsze, to jednak podobno jest to druga przez mękę. Rockstar się o to podobno postara. Dobra, pozwól, że już wysiądę. O kurde. Dobra, można też w taki sposób podbijać. Czemu niby nie? No ale okej, dojechaliśmy i niestety dojechaliśmy też tym samym do końca tego odcinka, kochani. Wejdź z pobliskimi znajomymi i ekipą, tak? O to tutaj chodzi, prawda? No niestety, po tym napadzie, tak jak mówiłem, też po tych przygotowaniach i znowu były przygotowania do przygotowań, a teraz zrobione przygotowania, ale samego napadu jednak jeszcze nie będzie, no. Kurde. Mi się to tak bardzo nie podobało. To powinno być zrobione w jednym odcinku. Tak jak napad na flika. Szaflica, obojętnie, serio. No, a tak to widzicie. Niestety w tym momencie nastąpi koniec tego odcinka. No i niestety już z tą ekipą nie przeprowadzimy samego napadu. A może? Cholera, mam nadzieję. Dobra, postaram się zrobić tak, żeby to jeszcze była ta sama ekipa, ale no nie obiecuję niestety, kochani. Więc wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! No jeszcze oczywiście pojednańcze spotkanie wewnątrz mojego mieszkanka. No niestety, ale będę musiał ich opuścić, bo jednak nie udało mi się zrobić tak, żeby zagrać z nimi. Cholera. Jak mi przykro. Ale muszę opuścić tą sesję GTA Online. Fuck.